W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam Was w poranek 5 września i jak to zwykle robimy, witam Was wszystkich bardzo serdecznie Słowem Bożym wyjętym z przewodnika z Biblią na co dzień. Zerkam obok, by przeczytać to, co otrzymujemy dzisiaj. Ewangelia Mateusza, 9 rozdział, 36 werset. Jezus, widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony, jak owce, które nie mają pasterza. Do drugiego tekstu wrócę na koniec tego krótkiego słowa. Natomiast chciałbym, żebyśmy zaczęli od takiego obrazu. Wyobraźmy sobie stado owiec, które nie mają pasterza. Myślę, że na początku byłyby bardzo zadowolone, rozbrykane, cieszyłyby się wolnością, biegałyby wokoło. Natomiast w pewnym momencie owce zorientowałyby się, że są w niebezpieczeństwie, bo nie mają swojego pasterza. Bo nie wiedzą, dokąd iść, w którym kierunku mają podążać, gdzie jest bezpiecznie. A jeśli wokoło pojawiliby się jacyś drapieżnicy, wilki, to popłoch byłby jeszcze większy, popłoch wśród owiec. Bardzo lubię obrazy owiec, pasterzy, którymi autorzy biblijni bardzo często się posługują. Mam czasem wrażenie, że i my ludzie, bez wyjątku, chcielibyśmy być takimi totalnie wolnymi owcami. Natomiast w pewnym momencie zdajemy sobie sprawę, że każda i każdy z nas potrzebuje pasterza. Tego arcypasterza, którym jest Bóg. Ale też, że potrzebujemy dla siebie nawzajem być pasterzami, by utrzymać się w stadzie, by znać kierunek, by radzić sobie z pomocą w niebezpiecznych sytuacjach. Pasterz nie programuje swoich owiec. Pasterz nie jest dyktatorem, który zarządza stadem. Głównym obowiązkiem pasterza jest zapewnienie bezpiecznego otoczenia, bezpiecznych warunków, bezpiecznych okoliczności dla swojego stada. Dobry pasterz szuka swojej owcy. Dobry pasterz dba o każdą z owiec. Myślę, że to miał na myśli Jezus, widząc ludzi, którzy są pogubieni, zmęczeni, są, jak to czytamy, utrudzeni i opuszczeni. Potrzebują pasterza, potrzebują kogoś, kto stworzy takie okoliczności, że będą czuli, gdzie jest sens, że będą znali cel, i będą wiedzieć, gdzie idą. Popatrzmy w ten sposób na naszego Boga, popatrzmy w ten sposób na naszego Zbawiciela. Popatrzmy w ten sposób na okoliczności wiary, które dla nas konstruuje i tworzy. Być może wtedy mniej będzie w nas buntu, być może wtedy będzie w nas więcej zrozumienia. Być może wtedy będziemy mniej utrudzeni i opuszczeni. W Psalmie 28, w 9 wersecie czytamy słowa, które mogłyby być dzisiejszą naszą modlitwą. Zbaw lud swój i błogosław dziedzictwo Twoje. Paś ich i podtrzymuj na wieki. Niech Bóg Wam błogosławi. Amen.